Tajemnica państwowa. Ratowanie banków. Scenariusz. Realizacja. Niełatwo jest ujawnić dobrze ukrytą tajemnicę. Ale to właśnie intryguje Haralda Schumana, dziennikarza jednej z dużych berlińskich gazet. Jego niewinna wizytówka redaktor do zadań specjalnych nie zdradza, jakimi ciekawymi i prowokującymi kwestiami się zajmuje. Tematem Haralda Schumana są pieniądze, finanse, bilanse, miliony, miliardy, biliony. Posłuchajmy jego najnowszej historii. W strefie euro kolejne kraje muszą pożyczać pieniądze na ratowanie banków. Do kogo jednak trafiają te fundusze? Większość ludzi myśli, że my Niemcy i inni bogaci Europejczycy ratujemy biedaków w Hiszpanii, Grecji, Irlandii czy Portugalii. Ale to nieprawda. Ratuje się banki. A co banki robią z pieniędzmi, które dostają? Dokąd płyną te środki? Gdzie się podziały te pieniądze? Dobre pytanie. Czy nie mamy prawa wiedzieć, kto jest beneficjentem naszej pomocy? Z całym szacunkiem, nie to jest tutaj istotne. Ta polityka została narzucona Irlandczykom, bo tak postanowił większością głosów Europejski Bank Centralny. Nie jest istotne, kto jest beneficjentem. Liczy się fakt, że Irlandczycy musieli za to zapłacić. Dlaczego podatnicy dla ratowania wierzycieli muszą brać na siebie wiele miliardów ryzyka kredytowego i nie mają nawet prawa wiedzieć, kim są ci beneficjenci? Beneficjentem jest cała gospodarka, klimat zaufania i pewności, ale również wierzyciele, którzy źle inwestowali pieniądze. I tak będą musieli za to zapłacić. W Irlandii wielcy wierzyciele nie stracili ani centa. Tam było wiele błędów. Dlaczego nie ujawni się listy wierzycieli i nie przeprowadzi debaty o faktach? Chyba pan nie wie, jak wygląda bilans banku. Wiem, zgłębiałem ten temat. Banki są ze sobą bardzo powiązane. Jeśli jeden staje się niewypłacalny, natychmiast pojawiają się obawy o wypłacalność następnego, bo może ma depozyt w tamtym. W ten sposób jeden bank zaraża drugi. Nie sprzeciwiałbym się większej transparencji tego procesu. Jednak obecnie sytuacja, na przykład w Niemczech, jest taka, że nadzór bankowy ma związane ręce. Zwykle odbywa się to w ten sposób, że nadzór bankowy przekazuje parlamentowi poufną informację, która w nieznany sposób trafia do prasy. Jednak nadzorowi bankowemu ani rządowi nie wolno ujawniać danych objętych tajemnicą handlową. Ma pan rację, że w przypadku pomocy państwowej powinno być inaczej. Ten, kto chciałby uzyskać te informacje już dzisiaj, srodze się rozczaruje. Finansiści otrzymują zakaz wypowiedzi i pod byle pozorem odwołują w ostatniej chwili dawno umówione spotkania. Nawet takie instytucje finansowe jak Bankia, która ma otrzymać od państwa dziesiątki miliardów euro, nie chce nam nic ujawnić. I co teraz zrobimy? Do piątej jest na zebraniu, ale potem możemy zadzwonić. Więc o piątej spróbuję jeszcze raz. Absurdalne podejście. Schowanie głowy w piasek nie uciszy pytań. Będzie ich coraz więcej.
Demokracja nie może funkcjonować bez opinii publicznej. W tym budynku utopiono już 24 miliardy euro z pieniędzy podatników, a prawdopodobnie utopi się jeszcze kolejne 25 miliardów. Mimo to nie ujawniają żadnych informacji. Obłęd. W czasie trwającego od 2008 roku kryzysu finansowego tylko dwa razy ujawniono beneficjentów pomocy. Najpierw miało to miejsce w Senacie USA, kiedy po bankructwie Lehman Brothers trzeba było ratować koncern ubezpieczeniowy AIG. Wtedy jeden z senatorów powiedział przedstawicielowi banku centralnego: jeśli nam pan nie powie, do kogo trafią te pieniądze, nie dostanie pan ani centa. Były to wówczas banki i instytucje finansowe. Na samym czele Deutsche Bank, do którego trafiło wówczas 11,6 miliarda i Goldman Sachs 10 miliardów. Ciekawe, że właśnie te banki twierdziły później, że dały sobie radę bez pomocy państwa. Gdyby nie uratowano AIG, Deutsche Bank natychmiast by splajtował. Straciłby ponad połowę kapitału własnego. A zatem naprawdę walczył o przetrwanie. Drugi przypadek uchylenia rąbka tajemnicy zdarzył się przy okazji ratowania niemieckiego Hypo Real Estate. Ktoś w urzędzie kanclerskim zadał pytanie, co by się stało, gdyby HRE nie został uratowany. Kto by na tym ucierpiał? Dzięki różnym źródłom udało mi się sporządzić listę głównych beneficjentów. UniCredit, Deutsche Post, DZ Bank, Deutsche Bank, Commerzbank, Deutsche Apotheka und Ärztebank. Wszystkie możliwe towarzystwa ubezpieczeniowe, które można było przecież poprosić, żeby przejęły część strat. W końcu ulokowały swoje środki w źle zarządzanym banku, a potem popełniły błąd. W roku 2000 wraz z przyjęciem euro w mniejszych państwach znacząco spadło oprocentowanie. To skłoniło banki i rządy do pożyczania wielkich kwot, bardzo przewyższających oszczędności w tych krajach. Banki w Niemczech, Francji i innych państwach strefy euro chętnie udzielały niemal nieograniczonych kredytów. W ciągu 3 lat od początku 2008 roku hiszpańscy kredytobiorcy zapożyczyli się tylko w bankach francuskich i niemieckich na kwotę 322 miliardów euro. Większość z tych środków zainwestowali w nieruchomości, święcie wierząc, że ich ceny będą rosły w nieskończoność. Jednak zbudowano więcej niż trzeba. W efekcie wielu dłużników utraciło płynność finansową. Banki hiszpańskie i irlandzkie stanęły na skraju bankructwa i nie były już w stanie obsługiwać własnego zadłużenia. Wierzyciele w Niemczech i Francji nie planowali takiego scenariusza. Kiedy w 2001 i 2002 roku byłem w Niemczech po kredyty dla kasy oszczędnościowej, tamtejsze banki opływały w gotówkę i nie trzeba się było zbytnio tłumaczyć, na co zostanie przeznaczony kredyt. Trudno było go dostać? Bardzo łatwo. Nie zmuszaliśmy go do wzięcia tych pieniędzy. To oczywiste. Sam się po nie zgłosił. Czasem trochę mnie irytują takie dyskusje. Każdy popełnia błędy, my też nie byliśmy od nich wolni. Ale nie cierpię, kiedy ciągle zrzuca się winę na innych. Każdy powinien sam rozwiązywać swoje problemy. Niech każdy zamiecie przed swoim domem, a cała dzielnica będzie czysta. Ile tu planowano mieszkań? Mam tylko informację, że miało tu mieszkać 1300 osób. Gołym okiem widać, że ta inwestycja nic nie jest warta.
Raczej nikt tu nigdy nie zamieszka. Kto by chciał spędzać urlop przy torach kolejowych? Dookoła nic nie ma, nie byłoby co robić. Można by objechać całą Hiszpanię i wszędzie znalazłoby się miejsce, gdzie miliardy euro utopiono w błocie. Patrz, ta budowa ciągnie się jeszcze dalej. Znacznie dalej. Wszyscy się łudzą, że ta machina jakimś cudem znowu ruszy, a przejęte przez banki inwestycje na kredyt znowu zyskają na wartości. Nie rozumieją, że nadmierne zadłużenie osiągnęło taki pułap, że popyt nie wzrośnie, dopóki przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe nie zaczną oszczędzać. To znaczy, że muszą wydawać mniej niż zarabiają. Wielką naiwnością jest sądzić, że wystarczy przywrócić zaufanie, by znów wszystko było jak dawniej. Machina nie ruszy, dopóki na kraju ciążą długi. Zatem wcześniej czy później musi dojść do umorzenia długów. Jednak plan ratowania euro opiera się na tym, że coraz większa część prywatnego ryzyka inwestorów jest przenoszona na państwo. Aż w końcu nadejdzie dzień, w którym również państwa nie będą w stanie spłacić swoich długów. Wtedy, wbrew obietnicom Angeli Merkel, podatnicy niemieccy faktycznie będą musieli zapłacić za ryzyko podjęte w innych państwach przez prywatnych inwestorów. Trzeba jednak uczciwie powiedzieć, że znaczna część tych prywatnych inwestorów pochodziła z Niemiec. Boom budowlany na kredyt najgorzej skończył się w Irlandii. Do 2008 roku tanie pieniądze z Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii napędzały tam największy boom inwestycyjny świata. Jednak luksusowe budynki stały puste, a 6 największych banków irlandzkich stanęło na skraju bankructwa, przede wszystkim Anglo-Irish Bank. Tylko on sam pozostawił małemu państwu irlandzkiemu 30 miliardów euro długu i został ostatecznie zamknięty. Pozostały po nim ruiny niepotrzebne już nowej centrali koncernu. Na ratowanie 6 banków państwo irlandzkie wydało ponad 70 miliardów euro. Gdzie się podziały te pieniądze? Dobre pytanie. Często spłacano nimi wierzycieli, którzy pożyczali bankom pieniądze poprzez zakup obligacji bankowych. Kim są ci spekulanci? W tym sęgrze nie wiemy. Transakcje są realizowane przez system clearingowy, który gwarantuje obligatariuszom anonimowość. Czy to nie oburzające, że irlandzkie pieniądze wydaje się na zagranicznych inwestorów i nikt nie wie, kto to jest? Więcej niż oburzające. To żarty z demokracji. Owszem, dotykamy tutaj istoty kryzysu strefy euro. Ludzie nie wiedzą, co się dzieje. Większość Niemców czy Francuzów nie zdaje sobie sprawy, że to oni zostali tutaj wykupieni i uratowani. Pieniądze tylko przepływały przez Irlandię. Bezwzględni spekulanci pożyczali pieniądze irlandzkim bankom, które dzięki temu mogły wpaść w szał zakupów na rynku nieruchomości. A teraz za to wszystko muszą zapłacić podatnicy. Wydano 70 miliardów euro. Jakie to ma konsekwencje dla społeczeństwa irlandzkiego? Standard życia spadł średnio o 25%. Pan jest rzecznikiem tej gminy. Przewodniczącym Związku Sąsiedzkiego. Co się zmieniło po wybuchu kryzysu jesienią 2008 roku? Najbardziej dotkliwe są cięcia budżetowe. Odczuwa pan ich skutki w swoim sklepie? Oczywiście, zauważam, że w okolicy wiele się zmieniło. A będzie jeszcze gorzej. Słyszymy o kolejnych cięciach budżetowych. W następnych 3-4 latach będzie to samo. To nie do wytrzymania. A mimo to nic się nie zmieni. W ilu domach jest ktoś bez pracy? W około 80% domów. 80%. Sama scheda po Anglo-Irish Bank kosztuje rząd 3,5 miliarda rocznie. Tak, podjęto decyzję o spłacie obligatariuszy.
Oddział banku zamknięty. Irlandczycy świadomie obniżyli podatki i sprawowali mniej surowy nadzór nad bankami niż Niemcy. Dlatego banki, również niemieckie, korzystały z globalizacji i ciągnęły do Irlandii. Ten kraj przyciągał ich niższymi podatkami i mniej surowym nadzorem bankowym. Było to początkowo z korzyścią dla gospodarki irlandzkiej. Jeśli w jakimś kraju załamuje się system bankowy, to albo państwo ogłasza swoją upadłość, co skutkuje ogromnymi problemami i całkowitym zubożeniem obywateli, albo musi się jakoś mozolnie ratować. W przypadku Irlandii było to bardzo trudne. 70 miliardów to dla Irlandii tyle, co dla Niemiec bilion. Do tego stanu rzeczy nie przyczynił się Luksemburg, Francja czy Niemcy, ale sama Irlandia. Przez pewien czas było to dla niej korzystne. Dlatego całe społeczeństwo ponosi konsekwencje błędnej polityki. Irlandczycy o tym wiedzą. Wiedzą też, że za sprawą Europejskiego Banku Centralnego zostali zmuszeni spłacić wszystkich zagranicznych wierzycieli swoich upadłych banków i zwolnić ich z wszelkiej odpowiedzialności. Dowodzi tego raport sporządzony dla Parlamentu Europejskiego przez światowej sławy eksperta polityki monetarnej, profesora Karla Willana. Parlament Europejski poprosił mnie o zbadanie roli EBC w różnych programach pomocowych. Oczywiście skupiłem się na Irlandii. I napisał pan, cytuję, zaangażowanie Europejskiego Banku Centralnego w Irlandii, zwłaszcza jego polityka wobec poważnego zadłużenia banków, każe zadać sobie pytanie, czy EBC nie przekroczył swojego mandatu. Jak EBC na to zareagował? Nie wiem. Nie odpowiedział panu? Nie. Nie jestem chyba w ich rozdzielniku kartek świątecznych. W każdym razie EBC zażądał, by wszyscy obligatariusze odzyskali swoje pieniądze. Dlaczego się przy tym upierał? Trzeba zapytać EBC. Uważam, że EBC działał w granicach swojego mandatu, który każe mu przede wszystkim stabilizować ceny i rynki finansowe. Uważam, że zostało to zrealizowane w sytuacji dość precedensowej, która niosła duże ryzyko epidemii. W tamtym czasie celem nadrzędnym było zapobieżenie takiej ewentualnej epidemii. W jednym z artykułów napisał pan, że Irlandii praktycznie grożono bronią. Kto otrzymał tę broń? Europejski Bank Centralny. Prawdopodobnie EBC postawił ultimatum. Albo spłacicie obligatariuszy, albo cofniemy pomoc finansową i doprowadzimy do upadku najpierw wasz system bankowy, a potem całą gospodarkę. Dla mnie to jest polityka kanonierek. Albo szantaż. EBC poważną groźbą zmusił kraj do rezygnacji ze swojej suwerenności i wykupienia grupy inwestorów. To było ze strony EBC działanie nielegalne. Oczywiście takie stanowisko zostało narzucone społeczeństwu irlandzkiemu. Narzucone? Tak. EBC był w większości zdania, że należy spłacić głównych obligatariuszy. Wstrząsające. Renomowany ekonomista, poseł do Parlamentu Irlandzkiego, który również skończył ekonomię na Harvardzie, i irlandzki minister finansów mówią, że kraj został zmuszony do zaciągnięcia dodatkowego długu w wysokości 70 miliardów euro, by spłacić zagranicznych wierzycieli. A dyrektor Europejskiego Banku Centralnego wcale tego nie dementuje. Niestety większość Irlandczyków już się z tym pogodziła. Ale nie wszyscy.
Żaden inny pogrążony w kryzysie kraj nie protestował we Frankfurcie przeciwko błędnej polityce EBC. Tylko Irlandczycy. I wcale nie ze stolicy czy z jakiegoś wielkiego zakładu przemysłowego, ale z głębokiej prowincji. Mieszkańcy małej wioski postanowili publicznie wyrazić swój sprzeciw. I robią to co tydzień. Wiatr. To jak historia Asterixa i małej wioski, która stawia opór cesarstwu rzymskiemu. Jesteśmy irlandzkim Asterixem. Nawet tu, w naszej parafii, dużo osób mi powiedziało, że zwariowałem, że nie mogę walczyć z EBC. Odpowiadam na to, jeśli już marzyć, to niech to będzie wielkie marzenie. Małe marzenia nie mają sensu. Oni forsują to nie tylko w Irlandii, ale w całej Europie. Zawsze powtarzają, że długi trzeba socjalizować. A to, co robią, jest skrajnie antysocjalne. Balihia mówi nie spłacie obligatariuszy. Żarliwie modlę się za Irlandię. Sprawiedliwość stanie po naszej stronie. Byliście we Frankfurcie? Tak. Rozmawialiście z Niemcami? Tak. Byli dla nas bardzo mili. Nawet nam dawali jedzenie. Mieliśmy transparenty po niemiecku. Ale czy rozumieli, o co walczycie? Na pewno. Bo większość Niemców sądzi, że was uratowaliśmy. Niemcom mówi się, że ratują inne kraje w akcie europejskiej solidarności, że uratowaliśmy Irlandię. To Irlandia uratowała Europę. Musicie to zrozumieć. Wzięliśmy odpowiedzialność za gwarancję i zapobiegliśmy reakcji łańcuchowej. Irlandia uratowała Europę i należy nam się za to nagroda. Irlandia jest dobrze postrzegana za granicą, bo tnie wydatki, ale społeczeństwo straszliwie cierpi. Proszę, pomóżcie nam. Wrzućcie nam coś do kapelusza. Trzeba mieć dużo odwagi i przekonania, żeby taką małą grupą próbować coś zmienić. Ci ludzie zrozumieli, że to nie my, Niemcy, ich uratowaliśmy, ale że mała Irlandia uratowała system bankowy w Europie i przez to ma dług, który nie pozwala jej normalnie funkcjonować. Jeśli w końcu nie będzie w stanie go spłacać, przyjdzie kolej na niemieckiego podatnika. Oni to zrozumieli i są oburzeni, że europejskiej opinii publicznej przedstawia się zupełnie inną wersję. Dokąd teraz trafiają pieniądze? Co irlandzkie banki zrobiły z otrzymanymi 64 miliardami euro? To obłęd, ale na ten temat nie są dostępne żadne konkretne informacje. Są za to silne poszlaki. Znajdujemy je w Banku Rozrachunków Międzynarodowych. To swego rodzaju bank centralny banków centralnych. Zbiera wszelkie możliwe dane z wszystkich 24 państw członkowskich. Na jego stronie internetowej umieszczone są dane statystyczne o międzynarodowych roszczeniach wobec państw i banków. Widzimy tu, że jesienią 2010 roku, kiedy toczyła się dyskusja, kogo Irlandia powinna spłacić, banki irlandzkie były jeszcze winne bankom niemieckim 28 miliardów euro. Ogromna kwota. Nas jednak ciekawi, kto konkretnie był w gronie wierzycieli. Był co najmniej jeden człowiek, któremu zależało na tym, żeby opinia publiczna się czegoś dowiedziała. To strona blogera piszącego pod pseudonimem Guido Fawkes. Od osoby mającej dostęp do informacji poufnych otrzymał on listę 80 adresów, z których aż 50 jest w Niemczech i Francji. Są tu na przykład Deutsche Bank Asset Management, Raiffeisen Capital Gesellschaft, czy Union Investment Privat Fonds GmbH, największy bank francuski, i Rothschild Company.
Jest to swego rodzaju who is who świata finansów. Opublikował pan listę wierzycieli Anglo-Irish Bank. Jak do tego doszło? Myślę, że posiadanie i rozpowszechnianie tych list jest przestępstwem. Ale nie wszczęto śledztwa. Nie, mogę się powołać na interes publiczny. Co pan zobaczył na tej liście? Lwią część irlandzkich obligacji posiadały banki europejskie, głównie niemieckie, francuskie i brytyjskie. Były tam kasy oszczędnościowe, banki regionalne, wszystkie znaczące fundusze obligacji i wielkie banki inwestycyjne. W Irlandii ludzie są wściekli i pytają, dlaczego nagradzamy maklerów obligacji, którym się płaci za podejmowanie ryzyka, a my musimy przez to zamykać szpitale? Czy rząd nie mógł sam ustalić tych danych? Irlandia jest suwerenna. Rząd mógł i powinien ogłosić, do kogo trafiają te pieniądze. Niemcom się mówi, że uratowali Irlandczyków. Pieniądze z niemieckiego i brytyjskiego Ministerstwa Finansów dotarły do Irlandii i jeszcze tego samego dnia wróciły z powrotem do banków niemieckich, które inaczej by upadły. Sądzi pan, że Irlandia w końcu zbankrutuje? Mam nadzieję. Nie stać nas na spłatę zadłużenia. W przeliczeniu na jednego mieszkańca Irlandia musi co miesiąc spłacać za granicę 300 euro. To niewyobrażalny ciężar. Moje dzieci chodzą do szkoły w Irlandii. Nie chcę, żeby do końca życia płaciły podatki niemieckim bankom. Irlandia stanie się niewypłacalna? Tak. Żaden kraj nie spłacił nigdy takiego długu bez własnej polityki monetarnej. Jak to się odbędzie? Kraj będzie się rok po roku powoli wykrwawiał, aż całkowicie uzależni się od Europy. Nelson Mandela powiedział, że największą tragedią ludzkości jest to, że musi długo cierpieć, by w końcu osiągnąć kompromis, o którym od początku wiedziano, że jest nieunikniony. Chcę wszelkimi sposobami zapobiec temu, by Irlandia wykrwawiała się przez 10 do 15 lat, cofając się w rozwoju o 30 lat, nim przyjdzie ktoś i powie, umórzmy te długi. Nawet irlandzki wiceminister finansów powiedział nam, że gospodarka Irlandii nie udźwignie takiego zadłużenia. Czy nie należałoby potraktować poważnie tego ostrzeżenia i umorzyć części długów? Irlandia jest wzorcowym przykładem na to, że europejska polityka stabilizacji euro się sprawdza. Irlandia już odzyskuje zaufanie rynków finansowych. Nie wiem, co to za wiceminister finansów i co miał na myśli. Zakładam, że to, co należy. Ale ja ze swojej perspektywy mogę powiedzieć, że Irlandia idzie właściwą drogą. Odnotowuje duże sukcesy i zyskuje zaufanie. Ale nie powinna sama niszczyć tego zaufania. Niewzruszone stanowisko. Irlandczycy i Hiszpanie są sami sobie winni. Wierzyciele nie mogą ponieść części kosztów, bo system by się załamał. Każdy niech pozamiata przed swoim domem, a nie obwinia innych. Mimo to minister obwinia inne kraje i nie dostrzega współodpowiedzialności kapitału pochodzącego z Niemiec. Europejski Bank Centralny mógłby bardzo łatwo naprawić zło wyrządzone w Irlandii w celu ochrony banków Europy. W czasie kryzysu Anglo-Irish Bank pożyczył od EBC 30 miliardów euro, by spłacić swoich wierzycieli. Jednak EBC, jak każdy inny bank centralny, nie mógł udzielić pożyczki bez gwarancji, których Anglo-Irish Bank nie posiadał. Dlatego musiało ich udzielić państwo irlandzkie.
Zatem teraz, kiedy Anglo-Irish Bank został zlikwidowany, EBC żąda spłaty tych 30 miliardów od rządu Irlandii. Tymczasem cała rzesza ekonomistów i polityków irlandzkich żąda, by EBC po prostu umorzył ten dług. Gdyby udało nam się nakłonić EBC do umorzenia całości lub części roszczeń wobec banków irlandzkich, miałoby to sens ekonomiczny. EBC i strefa euro będzie odnosić korzyści z członkostwa Irlandii tylko wtedy, kiedy będzie ona miała silną gospodarkę. Ale wtedy Niemcy zapytają, co z bilansem EBC i kto będzie musiał zapłacić za straty. Nikt nie musi pokrywać strat EBC. Te pieniądze są już w obiegu i wcale nie wywołały inflacji. Umorzenie długu nie oznacza drukowania dodatkowych pieniędzy. Czyli nikt by nie stracił na umorzeniu długu. Tak. To jest właśnie system monetarny. Irlandia by na tym skorzystała. Byłoby to jednak, tak krytykowane w Niemczech, monetarne finansowanie państw. Być może obawiano by się również stosowania tych samych praktyk w innych krajach. W gruncie rzeczy nikomu by to nie zaszkodziło, gdyby EBC umorzył te szczególne długi powstałe w szczególnych okolicznościach. Może tylko zmniejszyłby się zysk EBC. Szkoda polegałaby na tym, że brak spłaty jednego długu wywołałby reakcję łańcuchową w całym irlandzkim systemie finansowym. Jest pan całkowicie pewny, że EBC mógłby bez żadnych konsekwencji umorzyć ten dług? Oczywiście. Jedyną konsekwencją byłoby to, że wszyscy inni zwróciliby się o to samo. Na obronę EBC trzeba dodać, że nie wolno po prostu drukować i rozdawać pieniędzy. To byłby niebezpieczny precedens. Jednak Irlandia jest wyjątkowa. To pracowita, produktywna gospodarka, która tonie, bo spłaciła system bankowy. W Hiszpanii mamy powoli do czynienia z bardzo podobną sytuacją, więc popełniają ten sam błąd. Nie powinni tego robić. Czego Hiszpania może się nauczyć od Irlandii? Przede wszystkim tego, że strasznym błędem jest przenoszenie wszystkich długów banków na państwo. Bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Odroczenie spłaty irlandzkiego długu o 25 lat. Irlandia od 3 miesięcy sprawuje prezydencję Unii Europejskiej i korzystając z okazji stara się złagodzić obciążenia wynikające z obsługi zadłużenia banków. Rząd twierdzi, że wynegocjował korzystną umowę z Europejskim Bankiem Centralnym, ale ja podchodzę do niej sceptycznie. Cześć, Steven. Czy umowa z EBC jest korzystna? Czy na to czekałeś? Ma ona swoje plusy i minusy. Zdecydowanie dobre jest to, że przez okres 5 do 10 lat będziemy płacili niższe odsetki, na czym zaoszczędzimy od 4 do 6 miliardów euro. EBC to nic nie kosztuje, bo nadal udostępnia nam pieniądze na tych samych warunkach. Ale z drugiej strony nie wolno nam zapominać, że to od początku nie były zobowiązania państwa irlandzkiego. Dziękuję. Nie ma za co. Zatem EBC pośrednio przyznaje, że wyrządził krzywdę Irlandczykom. Inaczej nie zgodziłby się na odroczenie spłaty. Tymczasem w Hiszpanii rozpoczął się bodaj gorszy dramat. Ma informacje o udziale niemieckich i francuskich banków w hiszpańskim boomie inwestycyjnym?
A pod wieczór spotkamy się z ekspertem gospodarczym Juanem Rayo. Wcześniej byliśmy w Irlandii. Pokażę panu, co poradził Hiszpanii ekonomista, członek irlandzkiego parlamentu. W Hiszpanii mamy powoli do czynienia z bardzo podobną sytuacją. Z tą ważną różnicą, że Hiszpanie nie dokapitalizują swoich banków. Właśnie zaczęli to robić. Więc popełniają ten sam błąd, co Irlandia. Nie powinni tego robić. Niech pozwolą bankom upaść. Oczywiście nie wszystkim, ale banki powinny mieć prawo bankrutować. Nie ma w tym nic złego. Co pan o tym myśli? W Hiszpanii jest zupełnie inna sytuacja. Suma bilansowa banków irlandzkich w odniesieniu do PKB była 3 razy większa niż w Hiszpanii. W Irlandii koszt dokapitalizowania banków wyniósł ponad 20% PKB, podczas gdy w Hiszpanii mówimy o 4% PKB. To zupełnie inna sytuacja. Nie do porównania. Ile Hiszpania już wydała na ratowanie banków? Dotychczas około 20 miliardów w formie zastrzyków kapitału. Do tego dodamy 40 miliardów pożyczki od EFSF. Jest pan pewien, że to wystarczy? Na pewno. Naprawdę to nie będzie 40, ale 80-90 miliardów. Taka suma wynika z raportu Olivera Wymana. Dlaczego nie rozważa się takiego rozwiązania, by wierzycielom zamienić roszczenia na akcje banków? Nie wiem. To by było jedyne rozsądne wyjście dla naszego systemu bankowego. Chcą spłacić wszystko pieniędzmi hiszpańskich podatników. To obłęd. W Hiszpanii największym problemem jest Bankia, która otrzyma 24 miliardy nowego kapitału. A już dostała nie wiem ile. Około 5 miliardów. Czyli w sumie będzie około 30 miliardów. Z bilansu banki wynika, że jej niezabezpieczone zadłużenie wynosi 27 miliardów. Kim są jej wierzyciele? Nie wiemy. Władze robią z tego tajemnicę i nie mówią nam, kim są wierzyciele. Nie wiem dlaczego. Od kogo konkretnie przejmuje ryzyko jako podatnik? Powinniśmy mieć listę wierzycieli, na przykład banki. Nie sądzę, by to była taka ważna informacja. Przynajmniej hiszpańscy podatnicy powinni mieć prawo do takiej wiedzy. Znamy wierzycieli, ale opinia publiczna nie. Nie zna konkretnych nazw, ale wie, z jakich krajów pochodzą główni wierzyciele. Problem Hiszpanii polega na tym, że zdecydowaną większość tych pieniędzy pożyczyli nam zagraniczni inwestorzy. Tu poczta głosowa Denisa Petersa. Nie cierpię automatycznych sekretarek. Halo? Halo, Frau Mejan. Dzień dobry, pani Mejan. Tu jeszcze raz Schumann. Dokąd trafiły te wszystkie pieniądze? Trudno nam komentować przypadek Bankii. Oczywiście. Dziękuję. Nie ma za co. Miłego dnia. Przepraszam, ale to klasyczna gra na zwłokę. Inaczej nie potrafię tego zinterpretować.
No proszę. Informacje o hiszpańskich obligacjach bankowych. Tu jest jedna z wielu niewykupionych z wyszczególnieniem obligatariuszy. Właśnie tej informacji szukamy. Nie mogę powiedzieć, od kogo to dostałem. Czasem ktoś miły mi pomoże. Tylko w ten sposób mam dostęp do tego systemu informacyjnego. Nasz następny rozmówca wniósł sprawę przeciwko ratowaniu banki? Tak. Chciał, żeby bank zbankrutował, a nie otrzymywał pomoc od państwa. Zrobił to w imieniu oburzonych, ruchu 15M, który w ubiegłym roku okupował Puerta del Sol. Mamy tutaj listę niewykupionych obligacji dłużnych banki. To wszystko są instytucje finansowe, które bez problemu mogłyby przejąć straty. Deutsche Bank AG, DWS Investment, Allianz Global Investors, Union Investment, jeszcze raz Deutsche Bank. Powinni. Jednak przedstawiciele partii rządzącej i banków mówią, że to by zburzyło zaufanie i cały system by się załamał. Więc która strona ma rację? My, nie oni. Jeśli pozwoli się na upadek banki, upadną również inne banki. Ale nie tak duże jak BBVA, Santander, La Caixa, Sabadell czy Popular. Na studiach mnie uczono, że w gospodarce rynkowej inwestor ma prawo do zysku, ale również ponosi odpowiedzialność, kiedy coś nie wyjdzie i musi ponieść stratę. Tak właśnie jest. W tym wypadku było dużo złych inwestycji, zwłaszcza zagranicznych. I nikt nie mówi o współodpowiedzialności inwestorów. Zgadza się. Nie ponoszą najmniejszej straty. Jest jeszcze inna, równie ważna zasada, którą poznaje się już na pierwszym roku studiów. Jeśli pieniądz nie ma pokrycia w rezerwach złota, gospodarka rynkowa jest niestabilna. Znamy przypadki, że banki upadły. Tak, pamiętam Lehman Brothers. Mówię o wielkim kryzysie z lat 30. Najgorszym kryzysie ubiegłego wieku. To wszystko tylko strach. Niech mi dadzą kalkulacje, nie obawy. Chcę wiedzieć, co się stanie, jeśli banki upadną. Do czego nam są potrzebne te dane? Znając konkrety, moglibyśmy powiedzieć, tego banku nie da się uratować. Nie pompujmy w niego miliardów euro. Jego wierzyciele muszą się pogodzić ze stratą. Jeśli jeden bank staje się niewypłacalny, natychmiast pojawiają się obawy o wypłacalność następnego, bo może ma depozyt w tamtym. W ten sposób jeden bank zaraża drugi. Dlatego trzeba uchronić system finansowy przed taką sytuacją, w której upadek jednej instytucji finansowej powoduje załamanie całego sektora. Szaremu obywatelowi trudno jest zrozumieć tę decyzję. Nie wie, dlaczego dany bank jest filarem systemu, a inny nie. Dlaczego na przykład Bankia jest filarem systemu? Bankia jest trzecim największym bankiem w Hiszpanii. Nie czwartym? Trzecim. Według sumy bilansowej? Była trzecia, może teraz spadła, ale była trzecia. A co by się stało, gdyby upadły? Nie stać nas na to. Nie można zamienić obligacji na akcje banku. Trwają na ten temat negocjacje władz Hiszpanii z Komisją Europejską i Europejskim Bankiem Centralnym.
Trudno przewidzieć ich wynik. Załóżmy na chwilę, że moje dane są prawdziwe. Nie negocjuję z panem, ale z państwem hiszpańskim. Postępowanie sądowe wykazało, że na kierowniczych szczeblach banku fałszowano dane. Teraz odkrywamy, że to samo działo się też na niższych szczeblach. Stworzono kulturę bankowości, w której pracowników nagradzano premiami, żeby góra nie zauważyła, jak źle się dzieje w oddziałach. To przestępstwo. Sędzia powiedział, że bank podlegał kontroli publicznej, ale kontrolerzy współpracowali z nim. Lis nie może pilnować kur. To przestępcy. Zarówno management banki, jak i państwowi kontrolerzy. Gdyby dopuszczono do upadku kas oszczędności, wyszłoby na jaw, co politycy robili z pieniędzmi. Większość długów, których nie można spłacić, to pieniądze, które trafiły do partii politycznych, władz lokalnych, na roboty we wspólnotach autonomicznych na południu kraju, do przedsiębiorstw zaprzyjaźnionych z rządem. Ujawnienie tych faktów zmiotłoby całą klasę polityczną. To oznacza, że jeśli teraz inne państwa strefy euro pożyczą Hiszpanii 100 miliardów na uzdrowienie systemu bankowego, popełnią wielki błąd. Bo zainwestują pieniądze w skorumpowany system i nigdy ich nie odzyskają. W efekcie podatnicy z Niemiec, Francji, Holandii i Finlandii będą musieli sfinansować te straty. Zgadza się. Tak to się skończy. Co pan radzi Niemcom? Co mają zrobić? Czego zażądać? Liczb? Bilansów? To proste. Trzeba znać fakty i stosować prawo. Każdy, kto zgłębił ten temat, wyciąga ten sam wniosek. Jeśli ktoś mówi, że te działania są konieczne dla ratowania systemu, powinien tę tezę poprzeć dowodami. Ale tak się nie dzieje. Mówią nam, że system się załamie i czeka nas koniec świata. Jeśli jednak zapytamy o to, co właściwie się stanie, jeśli pozwolimy upaść temu bankowi, kto na tym ucierpi, gdzie zabraknie pieniędzy, jaki inny bank się z tego powodu załamie, nie otrzymamy odpowiedzi, bo to prywatne informacje handlowe. Dlaczego zatem oni je znają? Nikt na świecie jeszcze nie odpowiedział na pytanie, dlaczego trzeba ratować banki i do kogo ostatecznie trafiają te pieniądze. Cypr jest europejskim rajem podatkowym. Tylko dwa wielkie banki, Laiki Bank i Bank of Cyprus, zgromadziły ponad 60 miliardów euro. Jednak kryzys grecki przyniósł im ponad 10-miliardowe straty. Laiki Bank był praktycznie bankrutem już w 2012 roku. Jednak trwał nadal dzięki pieniądzom podatników, aż w marcu 2013 państwo cypryjskie stało się niewypłacalne i pilnie potrzebowało kredytów z ESM, Funduszu Ratunkowego Euro. Tym razem europejscy ministrowie finansów postanowili, że kryzys nie obciąży podatników. Klienci obu banków, posiadający depozyty przewyższające 100 tysięcy euro, stracili w ciągu jednej nocy prawie 6 miliardów. Tym samym odpowiedzialność przejmują ci, którzy spowodowali problemy, powiedziała kanclerz Merkel, mając na myśli przede wszystkim Rosjan. Ale skutki odczuły również setki cypryjskich przedsiębiorstw, które zostały bez kapitału obrotowego, nie mogąc zapłacić pracownikom i dostawcom. Gospodarka Cypru stanęła w miejscu. Ile pan stracił? Ponad 3 miliony euro, które były odłożone na czarną godzinę. To były oszczędności wielu lat pracy. W ciągu jednej nocy straciłem dorobek całego życia. Ukarano nas. Czujemy się oszukani, gdyż mieliśmy zaufanie do cypryjskiego systemu bankowego i do Unii Europejskiej.
Czemu nie było wyjątku dla kapitału obrotowego? Taką decyzję podjęła Eurogrupa. Dla nas to był wóz albo przewóz. Przyjmowaliśmy te warunki pod presją. Nie było czasu na szczegółowe negocjacje. Odbywało się to tak, jakby złamano nam obie nogi i kazano nam biec. Dotychczas pytałem, do kogo trafiają pieniądze z wykupu obligacji. Na Cyprze pytam, kto za to zapłaci. Bardzo dobre pytanie. To inna sytuacja niż w przypadku wykupu obligacji w przeszłości. Tym razem musieliśmy przerzucić stratę na nieubezpieczonych klientów dwóch wielkich banków cypryjskich. Leiki i Bank of Cyprus. Ciężar tej operacji ponieśli przede wszystkim cudzoziemcy, ale częściowo również mieszkańcy, cypryjskie przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe. Dwie trzecie strat obciążyło cudzoziemców, a jedna trzecia mieszkańców. Dlaczego nie można było inaczej potraktować wysoko oprocentowanych lokat i rachunków bieżących przedsiębiorstw, które trzymały w banku kapitał obrotowy? Niestety nie było na to wystarczających środków. Eurogrupa podjęła decyzję polityczną. Wyprzedaż zapasów magazynowych. Do wynajęcia. Do wynajęcia. For a long time. Leiki Bank już od dłuższego czasu posiłkował się kredytami z EBC. Zanim pojawił się temat przerzucenia strat na klientów, wsparcie ze strony EBC wyniosło 9 miliardów euro. To były pieniądze podatników. Zastąpiły środki wycofane przez klientów w okresie niepewności, czyli też w pewnym sensie mieliśmy spłatę wierzycieli. Europejski Bank Centralny pozwalał cypryjskiemu bankowi centralnemu dawać pieniądze bankom, które zbankrutowały. To niedopuszczalne podtrzymywanie przy życiu niesprawnych struktur i narażanie na stratę podatników, o których pieniądze ma dbać bank centralny. W efekcie EBC opóźnił program ratunkowy, dzięki czemu wielu wierzycieli zdążyło wycofać swoje pieniądze i przenieść je gdzie indziej. Czy EBC nie powinien odpowiedzieć za kredyt dla banku, który utracił płynność? Stał się jego wierzycielem i ratował własny kapitał. Taki niedopuszczalny konflikt interesów wynikał stąd, że EBC przekazywał środki do zrujnowanych banków. W 2012 roku instytucje finansowe strefy euro wycofały z cypryjskiego systemu bankowego ponad 10 miliardów euro. Czy to znaczy, że dzięki opóźnieniu upadłości Leiki Bank inne banki europejskie zdążyły uratować swoje pieniądze? Oczywiście opóźnienie pozwoliło lepiej poinformowanym inwestorom ochronić swój kapitał, a ci gorzej poinformowani odeszli z kwitkiem. Są tacy, którzy twierdzą, że EBC przedłużał kredytowanie Leiki Bank, żeby dać innym bankom europejskim rok na wycofanie z niego swoich pieniędzy. Nie mogę tego skomentować. To najwyraźniej pogłoski. Mogę jedynie powiedzieć, że EBC kredytował Leiki Bank zgodnie z wytycznymi Eurosystemu. Nie ulega wątpliwości, że cypryjski bank centralny wiedział, że Leiki Bank jest niewypłacalny. Wynika to z jego własnych komunikatów. Nie miał zatem powodu ani prawa zwiększać kosztów, które w końcu ponieśli klienci. Pozostaje jeszcze pytanie, gdzie był Europejski Bank Centralny? Frankfurt zaspał. Pozwolił przedłużać płynność niewypłacalnemu bankowi. To wbrew regułom i przede wszystkim wbrew logice, żeby przedłużać kredyt komuś, kto na pewno nie będzie w stanie go spłacić. Działanie EBC budzi wątpliwości natury prawnej. Trzeba koniecznie wyjaśnić, kto za to odpowiada. Kto to ma zrobić? Sęk w tym, że mamy tam zamknięte drzwi.
Ani Parlament Europejski, ani parlamenty poszczególnych państw nie są w stanie skontrolować, czy EBC łamie jakieś zasady. Najlepiej poinformowane były cypryjski i Europejski Bank Centralny. Powinny zatem ponosić większą odpowiedzialność niż naiwni klienci. Może pan tak uważać, ale ja nie podzielam tej opinii. Chroniąc banki centralne, zachowujemy stabilność finansową, która jest podstawą naszego systemu bankowego. Wygląda to tak, jakby Rada EBC chciała zatuszować swoje błędy. Ja nie widzę błędów ze strony EBC. Przypadek Cypru znów pokazuje, jak pilnie trzeba ujawnić, co się dzieje z niewypłacalnymi bankami i dokąd trafiają pieniądze. Znów coś się odbywa w tajemnicy, znów ktoś chroni niejasne interesy. Sęk w tym, że brak wiedzy otwiera drogę do teorii spiskowych i podburzania jednego państwa europejskiego przeciwko drugiemu. Rozgrywanie narodowych stereotypów jest jednym z największych zagrożeń tego kryzysu. Ryzykowne jest wskazywanie w Unii Europejskiej na podział na północ i południe. Również w Niemczech trzeba sobie powtarzać, i ciągle to robimy, że jeśli sąsiadom będzie źle się działo, to Niemcom też. Ochrona klimatu, prawa człowieka, pomoc dla Afryki, liberalna, postępowa i humanitarna polityka. W tych dziedzinach Europa świeci przykładem. Zbudowaliśmy niewiarygodną instytucję, z której możemy być dumni i którą musimy wzmacniać. A zamiast tego judzimy narody przeciw sobie. Ale musimy walczyć o Europę. A to znaczy, że obywatele wszystkich krajów powinni poznać prawdę, którą kryją przed nimi politycy. Prawdą jest to, że wszyscy mamy interes w rozwiązaniu tych problemów. Czy nie sądzi pan zatem, że Komisja Europejska musi o wiele dobitniej tłumaczyć obywatelom, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku? Co dzień to tłumaczymy. Tylko nie chcemy być jedynymi, którzy to robią. Nie chcemy takiej sytuacji, że my to tłumaczymy w Brukseli, Berlinie czy Madrycie, a potem z narodowego zaścianka ktoś się odzywa, że tylko jego interesy są ważne, a interesy innych go nie obchodzą. Jest jeszcze gorzej. Rządzący politycy w Niemczech ukrywają swoje interesy gospodarcze. Nie możemy być jedynymi, którzy mówią prawdę. To był tytuł. Wersja polska, Platforma NC+. Tekst Dariusz Rogalski. Czytał Jarek Łukomski.